studio gość Piotr Wojciechowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, ekspert do spraw służb specjalnych. Dzień dobry. Witam pana, panie redaktorze, witam państwa. Ostatnio się spotkaliśmy 3-4 tygodnie temu. Wtedy powiedział pan, że sytuacja na wschodzie będzie eskalować, że będzie coraz gorzej, że reżim Łukaszenki będzie starał się pójść coraz dalej. Mamy informację o 2 rannych żołnierzach sprzed tygodnia. Z dzisiaj informacja, że w nocy z 1 na 2 listopada kilku, 3, może 4 uzbrojonych mężczyzn umundurowanych, ale w mundury nieoznakowane, przekroczyło granicę Rzeczpospolitej, wdarło się na kilkaset metrów, został zatrzymanych przez Straż Graniczną. Został zatrzymanych? No, został zatrzymanych, nie szli dalej, cofnęli się. Okay. Z powrotem, ale nie zostali zatrzymani, nie było wymiany ognia, o czym ten incydent świadczy. No, a nie mówiłem. Mówił pan. Tak, nastąpi eskalacja do, moim zdaniem, incydentów granicznych, rzeczywiście z wymianą ognia. No, tej jeszcze nie było. No mówimy o przyszłości, tak, przewidywanej, tak. Nic nie wskazuje na to, żeby reżim Łukaszenki się cofnął. Dalej generuje kryzys humanitarny. Dalej nachodźcy są dowożeni z różnych miejsc świata, przede wszystkim z Iraku, przez różne porty przesiadkowe. Nadal ten biznes się kręci. Są dowożeni na granicę. Chyba cały czas przez Turcję, mimo że polskie władze, zdaje się, interweniowały i prosiły Ankarę o reakcję. To jest szlak turecki cały czas funkcjonuje. To jest zaskakujące, tak, bo jeszcze przecież 3 miesiące temu, dobrze pamiętam, prezydent raz z ministrem obrony narodowej, panem Mariuszem Błaszczakiem, przyjechali w wielkie fecie i podpisali znaczny kontrakt zbrojeniowy na zakup przecież dronów, tych tego systemu dronów tureckich, a tutaj się okazuje, że bokiem... Pytanie, czy przelew poszedł? Takie pytanie się pojawiło w studio Radia Wnet, bo jeżeli może przelew za te dane nie poszedł, to może warto go wstrzymać. No to już jest jakby polityka osób na najwyższych szczeblach władzy i oni są za to odpowiedzialni, ale rzeczywiście to troszeczkę zaskakuje, prawda? Ale powinien pójść, no, ocenimy, jesteśmy od tego, żeby oceniać. No przede wszystkim... Należy dalej się posunąć ze strony Polski w radykalnych działaniach, i to nie defensywnych, a ofensywnych. Tak? No przede wszystkim jesteśmy członkiem NATO, Turcja jest członkiem Paktu Północnoatlantyckiego, jest artykuł 5 tego paktu. Jest artykuł 4 także, który jest przed 5, nie tylko w kolejności numeracji, ale także stopnia działania, czyli żeby zawesłać NATO jako obserwatora. Na przykład, ale w ogóle wezwać do konsultacji na najwyższym szczeblu, etc. Mamy narzędzia, do których należy, na które leży sięgać, i też jest to płaszczyzna, tak powiem, możliwych zadawania pytań członkom sojuszu, takim jak Turcja, dlaczego do tego dopuszcza. Także nie tylko bilateralne stosunki dyplomatyczne, które mają za zadanie ograniczenie tego procesu właśnie, no, że jest tam jakiś hub, tak, który pośrednio dowozi do Mińska czy do innych lotnisk zlokalizowanych na terenie Republiki Białorusi tych nachodźców, no, ale jest też właśnie płaszczyzna NATO i wymóg, no, lojalności swojego sojusznika. Tak? No ale jeżeli pan pyta o krok dalej reżim Łukaszenki, tak, znaczy to, jak to powiedzieć, przekroczenie granicy przez zielonych ludzików. Ja pamiętam ileś tam miesięcy temu, przecież pan o tym mówił, o tych zielonych ludzikach przecież, które tak mogą nam zagrozić, a nie tylko Republice Ukrainy, na Krymie, na Donbasie i w innych miejscach. Czy też te zabłąkane tak zwane oddziały, gdzie obawialiśmy się tego w ramach operacji Zapad. Tak, uważam, że on doprowadzi do eskalacji polegającej na wymianie ostrej broni, tak? Ale czy to powinno, jak powinny polskie służby odpowiedzieć. Reagować? Ale spotykamy 3-4 ludzi w lesie, mają broń długą, są umundurowani, ale nie mają żadnych oznakowań. I są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Przeładowują broń, bo też wezwanie, strzał ostrzegawczy, a jeżeli nie, to obezwładnienie takimi środkami, jakim służby mundurowe w danej chwili wiele osób posiadają. Mówi niepotrzebnie, to jest prowokacja, jeżeli doszłoby do wymiany ognia ofiar, sytuacja by eskalowała, a tak widzimy, że Białoruś ten konflikt przegrywa. A na jakiej podstawie pan uważa, że przegrywa? Proszę mi udowodnić to. To nie ja uważam, że eksperci między innymi mówią dlatego, że są loty powrotne.
To jest jedna informacja, która się, dobrze pamiętam, pojawiła w prasie. Tak. Stanowisko rzecznika, To musi być proces. Tak jak na razie te ataki na wschodniej ścianie, na granicy polsko-białoruskiej, odnotowywane przez Straż Graniczną i publikowane codziennie, tak, za pomocą mediów społecznościowych, wskazują, że przeciwnie, tak, ta krzywa albo jest taka sama, albo lekko wzrasta. Nie jest tak. Ciągle powyżej 500 ataków jednej nocy, tak? I coraz bardziej są to grupy... Ataków w sensie prób przedarcia się przez granicę. Tak. I coraz bardziej radykalne i coraz bardziej brutalne, tak? Czyli obrzucanie naszych formacji mundurowych kamieniami, tak? Niszczenie oczywiście tego ogrodzenia, które teraz filmik, jest. Czy film nagrany przez Straż Graniczną z 1 listopada, tak, kiedy grupa kilku migrantów rzuca w Polskę. Inna formuła już, tak powiem, formowania oddziałów na uchodźców, prawda? Które już z tych liczebność przychodzi w kilkadziesiąt, tak? Osób, które są transportowane. Dokładnie tak. Więc myślę, że wręcz przeciwnie. To znaczy ten wektor działania będzie coraz silniejszy i ukierunkowany naszą granicę do tego, żeby takie spięcie, czy też taki konflikt sprowokować. I dobrze, moim zdaniem Polska powinna odpowiedzieć bardzo radykalnie. To jest nasz testowanie i dzięki temu pretekstowi odwołać się, jeszcze raz mówię, do artykułu 5 Paktu Północnoatlantyckiego, czyli zmuszenie naszych sojuszników do obrony naszych granic jako tego, który się zobowiązał do reagowania na napaść czy zagrożenie niebezpieczeństwem naruszenia granic, czy też integralnością naszego terytorium przez państwo nam wrogie. Teraz jest wezwany, czy dzisiaj był wezwany do polskiego MSZ-u przedstawiciel ambasady Białorusi, Charles Duffer, bo nie ma ambasadora w Polsce. To powinno być tyle, czy byśmy iść dalej, czy powinniśmy uznać, o co apeluje opozycja białoruska, żeby nie uznawać Aleksandra Łukaszenki za prezydenta Białorusi. To jest dobry postulat, moim zdaniem, bo chyba zdaje się tylko Litwa. Tak. Oficjalnie w przestrzeni międzynarodowej nie uznała tych wyborów. My chyba, zdaje się, zachowujemy się jak te trzy małpki, tak? I nie uznajemy i uznajemy, ale nie patrzymy, nie słuchamy, nic nie mówimy. Jedna, tak? Nie widzi, druga nie słyszy, druga nie mówi. A trzecia zasłania, tak, oczy. Dobrze, to jest jeden z elementów, ale też jest nacisk quasi-gospodarczy. No dlaczego my cały czas przepuszczamy przez nasze granice w ramach tranzytu transport z Federacji Rosyjskiej na nasz teren? Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Ja nie rozumiem tego. Przecież jest wiele instrumentów, które mogą bardzo zaboleć gospodarkę Republiki Białoruskiej. Ale może też nas zabolą w epoce inflacji i braku surowców, na przykład zamknięcie handlu drewnem na przykład. Drewno w ostatnim roku poszło do góry, bo przyszło 100%. Ludzie domy budują. Dobrze. I chcą mieć surowiec. Ale mamy ministerstwa, mamy specjalistów, którzy mogą zaproponować takie środki nacisku na te państwo, tak, które zminimalizują nasz koszt, a zmaksymalizują jakiś, tak powiem, no, środek nacisku na tyle skuteczny, tak, żeby ten reżim, ta kasta, która rządzi tym państwem, odczuwała to. I myślę, że ten wachlarz jest bardzo spory. Myślę, że są takie instrumenty, mamy takie zdolności. Poza tym, no pamiętajmy jeszcze jedno. Pan mówi o wreszcie może postulacie nieuznania tych wyborów. Czyli w przestrzeni międzynarodowej. Uznać, że Aleksander Łukaszenka nie jest prezydentem, nie uznajemy jego ambasadora, jego urzędników, może nie uznajemy całego aparatu. Może dokończyć obywatelom, czy też społeczności białoruskiej tą rewolucję, czy też te protesty, które od zeszłego roku miały miejsce do pewnego momentu. I niech wreszcie ten naród się poczuje suwerenem i rzeczywiście wyłoni swoich przedstawicieli, a nie narzucenie. 3-4 tygodnie temu mieliśmy tą dyskusję. Jest to pytanie, czy jest tam wola, czy rzeczywiście po pierwsze mamy takie środki, aby to przeprowadzić, czy cały czas sami Białorusini są gotowi, bo jak w Radio Wnet rozmawiamy z przedstawicielami tamtej opozycji, to oni mówią, że już nie jest tak prosto, że ludzie oczywiście nie lubią Łukaszenki, oczywiście chcieliby zmiany, ale już ci najodważniejsi są w więzieniach albo w koloniach karnych, a reszta jest bierna, bo protest oznacza zwolnienie z pracy i areszt. Bo to jest, a nie każdy jest odważny. Bo to jest marsz na lata, tak? Skuteczne erodowanie tego reżimu. Może jest tak, że te ostatnie 5 lat Polska, i nie tylko Polska, ale wszystkie kraje Unii Europejskiej i Paktu Północnoatlantyckiego, które graniczą z Białorusią, przespały ten czas właśnie na to, żeby tą erozję tego reżimu
no, pogłębić. Niemniej nie należy zrezygnować z tego typu perspektywy. Że się tę władzę usunie. Dobrze, mamy ten incydent, te 3-4 osoby, mówi się o 3, które przekroczyły granicę, miały broń, miały mundury. Skąd mamy pewność, że to byli żołnierze Łukaszenki? Może to byli jacyś turyści przypadkowi? To tym bardziej powinni się poddać rozkazom i poleceniom formacji mundurowych, które tam stacjonują. Powiem tak, nad absurdum, tak? To znaczy, że się nie poddają, to jest tym większe prawdopodobieństwo, że są to, że tak powiem, grupy inwazyjne, tak? A jeżeli to są rzeczywiście, jak pan się tutaj śmieje, że to są turyści przebrani w zielone tak, kombinezony, to na pewno logika działania takich ludzi jest zupełnie inna. Inaczej. Niekonfrontacyjna w każdym razie. A to w takim wypadku jaki jest cel Łukaszenki? Czy możemy wyprognozować, czego on właściwie chce? No bo tu rozumiemy przerzucać migrantów, bo chce destabilizować, ale wysyłanie zielonych ludzików to już jest agresja. No tak. Jak daleko Łukaszenka czy no Putin? Teraz testuje, tak? Teraz testuje nie tylko nasze zdolności quasi-militarne, tak? Czy jakby ruchy tych jednostek wojskowych, jednostek straży granicznej, czy tam policji, które są zlokowane, jak szybko, kto zostanie uruchomiony, jaka łączność i tak dalej, żeby to zbadać. Jaka jest ten nerw, jakby to powiedzieć, komunikowania się i reagowania na dany incydent, ale też i zdolność do odparcia tego incydentu, no i testuje się też polityków. No bo jest pytanie, jakie rozkazy poszły w dół, tak? Znaczy, na co sobie mogą nasi funkcjonariusze pozwolić na tej granicy, a na co nie. I to jest testowanie tego. I pewnie to jest jakaś forma dyskrecjonalna tych rozkazów, odpraw, czy komunikowania, co można, co nie. Pan twierdzi, że są rozkazy nie strzelać, tak? Nie, ja nie twierdzę nic w ogóle, dlatego, że nie mam takiej wiedzy, nie mogę. Mogę tylko, że tak bym podpowiadać, co należy zrobić z punktu widzenia osoby, która tu obserwuje z zewnątrz i ma jakieś tam doświadczenie związane i wiedzę na temat funkcjonowania służb specjalnych, tak? Natomiast nie mam takiej wiedzy, nie mogę nic powiedzieć. Natomiast mogę jedno powiedzieć, że Białorusini mogą to testować właśnie w tym narzędziem, o którym teraz mówimy. A jaki byłby sygnał, gdyby tam doszło do strzeliny i te 3 osoby zostałyby zastrzelone przez polskie służby? Znaczy, przede wszystkim świat by się dowiedział, że Polska jest, że tak powiem, zdecydowana, zdeterminowana ochrony swojej państwowości. Tyle. Że ci strażnicy powinni otworzyć ogień, kiedy te osoby chcą się oddalać i nie reagować na polecenia. Panie redaktorze, najprawdopodobniej w normalnych warunkach, że tak powiem, nie tego kryzysu, który teraz mamy, tak by się właśnie pograniczycy zachowali. Jak pan mówi. Czyli gdyby się nie, dostosowano do ich poleceń, tak, dokładnie wyczerpaliby całą procedurę, którą od lat uczono. I nie usłyszałby pan o tym, albo może usłyszałby pan w lokalnej gazecie, że grupa przemytników coś takiego zrobiła, na przykład, prawda? Bo chodzą z długą bronią, tak? Łatwolukwową, bo polują i tak dalej. Nie wiem, przewożą, Bóg wie, co robią, tak? No, i takie sytuacje się najprawdopodobniej tak by to było, tak? A polska scena polityczna jak się zachowuje? Opozycja w tej kwestii ma zdanie... Takie, no, polityk Platformy, jeden z polityków powiedział, że trzeba rzeczywiście uruchomić artykuł 4 NATO i Frontex zdać na granicę, że jeżeli to jest prawda, takie zastrzeżenie, no to mamy do czynienia z agresją. Polska opozycja zdaje egzamin. Ten antyegzamin zdała w dniu, kiedy parlament głosował przedłużenie stanu wyjątkowego na powiatach przygranicznych i naliczyliśmy z tego, co pamiętam, 179 parlamentarzystów, którzy byli przeciwko temu. Także na razie nie zdaje egzaminu, tak? Wszystko się okaże w praniu konkretnych poparciu ze strony parlamentarzystów tej totalnej opozycji. Nazwaliśmy to wtedy partią zagranicy, to też partią rosyjską, policzoną przecież, w realiach parlamentarnych, czyli tak pełnego, po pierwsze, poparcia w ramach głosowania, ale nie tylko. Proszę zauważyć, co się dzieje. Ta wojna psychologiczna, którego obiektem ataku są formacje, przedstawiciele formacji mundurowych zlokalizowanych na ścianie wschodniej, tak? Policjanci, Straż Graniczna i wojsko, są teraz poddani brutalnej, że tak powiem, no, próbie dezewuowania ich pracy, tak, porównywania do bandytów, tak, obniżanie morale, obniżanie zdolności do reagowania, także mobilizacji, tak, i determinacji ich wykonywania, ich służby, tak. Proszę bardzo, ostatni klip, tak, na kanale polityka.pl, w którym generał, już nie pamiętam,
dwóch generałów wypowiadało się w tej sprawie w takim klipie z Mają Staszewską i panią Ochojską, tak? O ile dobrze pamiętam, Skrzypczak i jeszcze jeden, i Różański, o, generał Różański, tak? Który de facto nawoływali do nieposłuszeństwa wobec wydanym rozkazom obrony granic. To jest cały ciąg wojny psychologicznej, którym oni są obiektem, tak? I siłą rzeczy, przecież pani Ochojska jest europarlamentarzystką, jest politykiem. Ta tak zwana opozycja, którą pan określił, no nie sprzeciwia się temu, tak? Nie oponuje wobec tej wojny psychologicznej, tak? Temu atakowi ukierunkowanemu na przedstawicieli formacji mundurowych, którzy są tam zlokalizowani na ścianie wschodniej, no po to, żeby osiągnąć właśnie ten cel, jaki jest obniżanie ich morale, tak? Porównywać do zbrodniarzy, tak? Przypomnijmy sobie, co zrobił Frasyniuk i co powiedział, co pani Agnieszka Holland powiedziała, prawda, przy odebraniu nagród w Gdyni, tak? Na festiwalu polskich filmów fabularnych. To się wpisuje pewien ciąg wojny psychologicznej, w którym opozycja co do istoty tkwi. Jeżeli pan pyta mnie o zdany bądź nie egzamin, to oczywiście, że tego egzaminu oni nie zdają, bo en bloc cały czas tej logice takiego pożytecznego idioty na rzecz propagandy putinowskiej tkwią. Ale generał Różański jest to uznany z dziwnych wypowiedzi bardzo, także takich dezawujących zagrożenie rosyjskie, bo i takie wypowiedzi panu Różańskiemu się zdarzały. Zresztą pełnił funkcję wojskową także za kadencji poprzedniego, w poprzedniej kadencji, czyli za rządu Beaty Szydło, kiedy ministrem obrony był Antoni Macierewicz. No to nie może być zarzut wobec ministra obrony i pani premier Beaty Szydło, bo tam obowiązuje kadencyjność. Oni go jakby przejęli w spadku po decyzjach poprzedniego rządu i prezydenta Komorowskiego. Ale nie wiem, czy mogli go wynieść. Mogli, to jest już inna historia, nie ma co się jej teraz rozkładać, ale odszedł z wojska niedawno i po tym odejściu miał wypowiedzi bardzo dziwne i bardzo niejednoznaczne. No ale jest tak, że polskie wojsko czasami na najwyższym szczeblu jest infiltrowane albo już zinfiltrowane przez wywiad rosyjski. No, trudno mi odpowiadać na to pytanie w kontekście osoby generała Różańskiego, natomiast na pewno jest to oficer takiego szczebla, o takiej wiedzy, unikatowej wiedzy przecież, wiedzy strategicznej, wynikającej z kontaktów z przedstawicielem NATO, wiedzy wynikającej z informacji, które dopływały od służb wywiadowczych, swoich oddziałów rozpoznania, etc., że no, jego decyzja, żeby stanąć po tamtej stronie, no, nie może wynikać z głupoty. Taki klip on jest do funkcjonariuszy Straży Granicznej, który mówi między innymi o tym, że już cytuję, żołnierzu, kiedy wypowiadałeś słowa mroty przysięgi wojskowej, przygałeś Rzeczpospolitej bronić jej niepodległości i granic, ale również przysięgałeś strzec konstytucji, to mówi między innymi Maja Ostaszewska, która też występuje zaraz obok generała Różańskiego w tym spocie, który podkreśla, tak, że bezpieczeństwo nie wyklucza człowieczeństwa. No tam generał Różański jeszcze dalej się posuwa, moim zdaniem, no, ale takiej groźby. On mówi coś takiego: żołnierzu, przyjdzie czas, że staniesz sam na sam, bez polityków, sam zupełnie w obliczu wykonywania tych rozkazów, których rozkazów nie powinieneś wykonać. Tak mówi, o takiej myśli. Więc on dalej jeszcze jakby idzie niż nasza aktoreczka pani Maja Ostaszewska. Ale to jest tak, że po tym nagraniu powinno się wyciągnąć konsekwencje, że ci panowie i ta pani, i te dwie panie, czyli panowie i pani Ochojska, Ostaszewska, Skrzypczak, Różański powinni być objęci jakimś nadzorem kontrwywiadowczym, że to już jest takie nagranie, które powinno uznać, że to jest jakaś albo przypadkowe, bo to są głupi, a może celowo działają, czy to już jest taki element, który trzeba znaczy, się przyjrzeć. Ja odmawiam prawa do głupoty tym dwóm generałom, tak? Oni są zbyt doświadczeni, mają zbyt unikatową wiedzę i kompetencje w tym zakresie, żeby przyłączać się do propagandy, która jest zbieżna z celami propagandy wojny psychologicznej. Czyli robią to celowo. Znaczy, na pewno nie można powiedzieć, że przez omyłkę, czy też przez głupotę, tak? Natomiast jeżeli pan pyta, co z nimi, czy co... To jest element wojny psychologicznej, tak? Wojny hybrydowej, tak? Jedną z
podstawowych składowych tej, którą prowadzą z nami Białorusini. Oprócz tego wektora związanego z doprowadzeniem do humanitarnej, do kryzysu humanitarnego na naszych granicach, a także posunięcie się dalej, jakim jest już w ogóle eskalacja paramilitarna, można tak powiedzieć. Tak? No to jeżeli coś mamy takiego, no to musimy też inne zastosować środki przeciwdziałające, nie tylko związane ze służbami specjalnymi, ale pewnymi decyzjami politycznymi. Moim zdaniem to jest odwołanie się do społeczeństwa i do poparcia społecznego dla tego, co się dzieje na granicy wschodniej i co robi rząd i wojsko, tak? To jest to, co mówiłem, to znaczy dopuścić do, jeżeli tacy są, do formowania się oddziałów ochotniczych w Polsce. Ludzi, którzy mają broń, chcą pojechać na granicę wschodnią i wspólnie razem z formacjami mundurowymi, z profesjonalnymi bronić tej granicy. I to będzie też manifest poparcia społecznego dla tego, co się dzieje i co robią formacje wojskowe, policyjne i straży granicznej na granicy wschodniej. Tego brakuje. W przestrzeni publicznej dużej części poprzez właśnie świat celebrytów dominuje ten element wojny psychologicznej, o której przed chwilą mówiliśmy, do którego się właśnie generałowie, dwóch generałów przyłączyło. Tak? I to tym trzeba jakby przeciwdziałać. Tak? Poparciem społecznym, odwołaniem się do poparcia społecznego, społeczeństwa lokalnego w centrum Polsy, całej Polsce. Nie bać się takich decyzji. Znaczy nie skurczać tylko to do konkretnych garnizonów, czy konkretnych służb, które są odpowiedzialne czy ustawowo, czy w ramach powołania za obronę granic, czy integralności terytorialnej państwa polskiego, tak? Sprząc to w społeczeństwo jako takie, tak? Mam nadzieję, że takim manifestem dla tego poparcia dla rządu, co się dzieje, i takim sprzeciwem wobec tej piątej kolumny, którą tu obserwujemy w przestrzeni publicznej i propagandowej, no będzie 11 listopada i masowe poparcie i też obecność Polaków manifestujących swoją chęć obrony niepodległości i suwerenności państwa polskiego. Która jest zagrożona? To, co widzimy na wschodzie, to jest wprost nie tylko incydent graniczny, nie tylko testowanie polskiego państwa, nie tylko próba zarobku przez reżim Łukaszenki, ale to jest próba odebrania nam suwerenności i niepodległości. No może nie odebrania, ale osłabienia, prawda? No jest to takie erodowanie, tak? Jest to czynnik taki erodujący, można powiedzieć, nie? I w zależności od tego, jak państwo, jak organizm zachowa się, ale nie tylko struktura państwa i jego funkcjonariusze, tak, którzy świetnie wykonują tą robotę i ciężką robotę na granicy wschodniej, ale społeczeństwo jako taką. Jako takie. Jako takie da odpór temu, tak, zachowa się i zmobilizuje się. Tak. Powiedział Piotr Nowociechowski, ekspert od spraw służb specjalnych. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję uprzejmie panu i państwu.